organizujemy piknik dla mieszkańców i nie tylko. W zamian za zużyte leki i baterie wydajemy roślinki miododajne. Są jeszcze tutaj wystawione stoiska z różnymi grami edukacyjnymi, z doświadczeniami z zakresu ochrony środowiska. Są pszczelarze, różne pogadanki na temat przyrody i nie tylko. Dzisiejszy dzień pod hasłem zwiększenia bioróżnorodności dla zapylaczy, bo owady zapylające są dla nas niesamowicie ważne. Bez pszczół, bez motyli nie ma życia. Także my dzisiaj tutaj za zużyte baterie oraz przeterminowane leki rozdajemy rośliny miododajne, sadzonki roślin miododajnych. Tutaj dla każdego, kto będzie miał jakiś motyw przewodni. Element związany z motywem przewodnim dzisiejszego dnia. Rozdajemy domki dla owadów. Dzieciaki mogą przesypywać piaskiem kinetycznym. Mamy również malowanie na szkle. Mamy kolorowanki dla dzieci związane z tematyką środowiska. Mamy na przykład magnesy na tablicach, gdzie dzieciaki mogą sobie przyklejać magnesy związane z odpadami, segregacją odpadów, kolorami kubełków na odpady. Mamy także grę planszową oraz na przykład koło fortuny. Bierzemy udział w różnych konkurencjach. Tutaj chłopcy malowali po słoikach, grali w grę. Idziemy jeszcze zobaczyć, co dalej. Widzimy, że pszczółki wszędzie latają, więc zobaczymy, co się tutaj jeszcze dzieje. Super, myśmy byli w tamtym roku. Więc inicjatywa jest fajna. Chłopcy też zdobywają umiejętności różne, segregują odpady. Robimy koszuleczkę, tak? Staramy się tutaj odzorować którejś z drzewek albo bardziej okoloryzować tutaj, bo miało być zielono-niebiesko, tak, Kubuś? A on próbuje zrobić niebieski wulkan koło drzewa.